Środa, 30 sierpnia, Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Braku lekarzy, ciąg dalszy. Kolejny szpital w województwie śląskim zawiesza działalność oddziału. Tym razem z brakami kadrowymi mierzy się szpital miejski w Rudzie Śląskiej, gdzie z powodu zwolnień lekarskich konieczne było wprowadzenie ograniczenia przyjęć pacjentów na oddział neurologiczny i udarowy. Jak jednak deklarują przedstawiciele szpitala, to sytuacja przejściowa. Do funkcjonowania z kolei wraca oddział wewnętrzny szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie. Fatima Orlińska. Szpitale w regionie wciąż walczą z brakiem personelu. W tym tygodniu Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej poinformował o częściowym zawieszeniu pracy jednego z oddziałów. Ograniczenia dotyczą przyjmowania nowych pacjentów. Nasza decyzja spowodowana jest sytuacją losową, czyli wystąpieniem zwolnień lekarskich wśród lekarzy. Nie jesteśmy na ten moment w stanie określić, do kiedy ta sytuacja potrwa, ale jesteśmy na etapie prac i działań mających na celu powrócenie do normalności i przywrócenie funkcjonowania oddziału. Przebywający tam obecnie pacjenci nie zostaną relokowani, a szpital zapewnia, że nie odczują oni braku opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej. Nowi i potrzebujący opieki neurologicznej pacjenci mogą ubiegać się o pomoc w placówkach miast sąsiednich, na przykład w Świętochłowicach. Braki kadrowe dały się we znaki również w Jaworznie. Po miesiącu przerwy jednak oddział wewnętrzny swoją działalność tam wznawia. To są trudne sytuacje kadrowe, nie tylko u nas, ale w całym województwie, w całym kraju jest ogólnie znana sytuacja szpitali tego typu, oddziału tego typu i tutaj operatywność pani dyrektor pozwoliła na zatrudnienie ordynatora, lekarza, który zorganizuje z powrotem pracę tego oddziału. Zostanie on ponownie otwarty w poniedziałek 4 września. Sytuacja wciąż jednak jest dość trudna, bo wystarczy, że zabraknie choć jednego lekarza, a ciągłość pracy oddziału może zostać zaburzona. Urlopy czy choroba któregoś z lekarzy zmusza dyrektora do zamknięcia oddziału. To pewnie smutne też decyzje dla wojewody. Śląsk jest duży, tych podmiotów jest dużo, więc globalnie sytuacja pewnie nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia, ale w pojedynczych przypadkach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pomocy chcą blisko domu. Problem może zmaleć po zakończeniu okresu urlopowego, jednak nie zniknie całkowicie. Wciąż występują braki kadrowe, które mogą zostać zniwelowane po wykształceniu się nowych specjalistów chętnych do pracy w szpitalach. 1 września, tuż, kontynuujemy więc cykl Szkoła Inaczej. Kilka dni temu mówiliśmy o katowickiej szkole socjokratycznej. Dzisiaj o pomyśle z Wodzisławia Śląskiego. Mniej czasu w szkolnych ławkach, a więcej prac nad projektami. W Wodzisławiu Śląskim stawiają na szkołę po nowemu i skracają tydzień nauki do 4 dni. Uczniowie w szkole są cały tydzień, ale w ramach programu mniej jest tradycyjnych lekcji, a więcej zadań praktycznych poza ławkami. Oprócz tego od nowego roku szkolnego będzie mniej kartkówek i sprawdzianów. Czy tak będzie wyglądała szkoła marzeń? O tym w materiale Pawła Jędrusika. To efekt strategii rozwoju oświaty na lata 2022-2026. Nowe zasady będą obowiązywały od nowego roku szkolnego w klasach od 1 do 3 każdej szkoły podstawowej w mieście. Strategia zakłada, że jeden dzień w tygodniu będzie poświęcony pracy projektowej. Wtedy uczniowie będą na przykład uczestniczyć w zajęciach albo poza budynkiem szkoły, albo w jej murach. To na przykład zajęcia krawieckie, stolarskie czy plastyczne. Wtedy uczniowie pracują zgodnie z ideą projektu, czyli wybierają temat, wybierają cel. On musi oczywiście dotyczyć podstawy programowej, bo tak jak mówiłam, realizujemy podstawę programową. Są podzieleni na grupy i przede wszystkim budują kompetencje związane z pracą w grupie, czyli współpraca, wyszukiwanie treści, selekcja tych treści, wybór formy projektu i później prezentacja projektu. Nie oznacza to jednak, że w każdej szkole będzie konkretny dzień, podczas którego będą się odbywały takie prace. Szkoła może zadecydować, że takie zajęcia będą odbywać się na przykład przez 2 godziny w jeden dzień, a w kolejny przez następne kilka godzin. Tak naprawdę prace nad strategią trwały około 2 lat. To nie jest tak, że nagle coś się zmienia. Były konsultowane bardzo szeroko z gronem metodyków, ze specjalistami zewnętrznymi, ze stowarzyszeniem, które jakby specjalizuje się w tego typu jakby działaniach. Ma przede wszystkim na celu przygotować rozwój wodzisławskiej oświaty w trzeciej dekadzie XXI wieku. Do nowego roku szkolnego przygotowują się w Wodzisławiu Śląskim, ale też w innych miastach. W tym roku pierwszy dzwonek zabrzmi dla około 570 tysięcy uczniów w regionie. Niemal wszystkich
Zajęcia rozpoczną się 4 września bez jakichkolwiek zakłóceń. W niewielkim procencie, 0,5% szkół, zgłoszono ewentualne utrudnienia i problemy, które wynikają z niezakończonych do 31 sierpnia remontów, przy czym tylko w kilku przypadkach zajęcia zostaną zorganizowane w innym budynku. W Wodzisławiu Śląskim nowa strategia będzie na razie obowiązywać w klasach od 1 do 3. Wkrótce jednak może zostać także wprowadzona w klasach od 4 do 8. Bytom będzie wdrażał program leczenia niepłodności metodą in vitro. Urzędnicy opracowali już dokument w tym temacie, a radni zabezpieczyli środki na realizację programu w kolejnych latach. Chodzi o kwotę 650 tysięcy złotych. Karolina Komada. Przygotowany przez miasto projekt programu trafił do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Na kolejnej sesji chcemy przyjąć uchwałę, oczywiście jeśli ta opinia będzie uchwałę dotyczącą całej procedury. Na tą chwilę zabezpieczyliśmy 650 tysięcy. Oczywiście skorzystać z tego mogą pary z Bytomia, zamieszkałe w Bytomiu i rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu. To są warunki, oczywiście dotyczy to kobiet w wieku pomiędzy 24 a 42 lata. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro są już realizowane w innych miastach. Mieszkańcy m.in. Sosnowca mogą starać się o dofinansowanie od 8 lat, natomiast w Mysłowicach od 2 lat, gdzie kwota zabezpieczona na realizację zadania to 400 tysięcy. W zeszłym roku do programu zgłosiło się 25 par. No, w tej chwili, na chwilę obecną, dwójka dzieci już się urodziła. Dwójka dzieci, dwie pary są obecnie, oczekują dzieci, także to jest sukces. Planowana liczba par objętych dofinansowaniem w Mysłowicach to 60. Kliniki współpracujące z miastem przypominają, że wciąż są dostępne miejsca na ten rok i pary mogą się zgłaszać. Jednak przed wizytą w klinice warto wykonać podstawowe badania. Państwo zgłaszający się na wizytę mieli już badanie nasienia, najlepiej rozszerzone z oceną morfologii plemnika. U kobiety zalecane jest, żeby wykonała rezerwę jajnikową, czyli ocenę AMH, czyli taką jakby zdolność do prokreacji. Później Państwo przychodzą, my oczywiście zbieramy wywiad, badamy Panią. Jeżeli brakuje badań Pana, no to wykonujemy. Wykonujemy wymazy z pochwy, wykonujemy badania wirusologiczne z krwi i zaczynamy proces stymulacji. Stymulacja do in vitro trwa około 10 dni i polega na podaniu leków hormonalnych. O każdym kolejnym etapie pacjentki są na bieżąco informowane i przede wszystkim nadzorowane przez zespół lekarzy. Biegacze na start. W ciągu najbliższych kilkunastu dni w regionie odbędą się 2 półmaratony. To PKO Półmaraton Bytomski i Półmaraton Tyski. Do tego pierwszego jeszcze można się zapisywać, drugi startuje już w najbliższą niedzielę. Paweł Jędrusik. W Bytomiu półmaraton odbędzie się po raz 14. Tu jednak nie trzeba biec ponad 20 km, bo na uczestników czekają także dystanse nieco ponad 10 km i ponad 5 km. Jeszcze można się zapisywać, a wśród tych, którzy ukończą bieg, będą rozlosowane nagrody. Trasa jest bardzo trudna. Dużo podbiegów jest, różnych takich tych. Płaski odcinek jedynie jest przed metą z górki, ale to jest krótki odcinek 600 metrów, także trasa nie należy do najłatwiejszych. Oprócz tych wyzwań sportowych będą też nagrody. Tak, nagrody. Główna nagroda będzie dla wszystkich, którzy kończą bieg w określonym czasie od godziny 11 do 14. Obojętnie, który on będzie, czy będzie pierwszy, czy ostatni, będzie do wylosowania samochód. Półmaratończycy staną także do rywalizacji w Tychach. Tam bieg rozpocznie się w niedzielę, a trasa poprowadzi ulicami miasta oraz wokół Jeziora Paprocańskiego. Poza biegiem głównym w tym roku mamy zarówno i sztafety, natomiast taką mocną również kategorią w naszym biegu jest konkurencja rodzic z dzieckiem w wózku. Pokonują pełny dystans półmaratonu, natomiast dzieciaczki muszą to wytrzymać w wózkach. Również w tym roku nowość, osoby z niepełnosprawnościami na wózkach aktywnych również biorą udział w naszym biegu. W ramach tyskiego półmaratonu odbędą się również biegi dla dzieci na krótkich dystansach. Wykonawcą roweru metropolitalnego będzie Next Bike GZM. W 31 gminach pojawi się 7 tysięcy rowerów. Po trwającym przeszło 3 lata postępowaniu GZM w końcu wybrała wykonawcę. Ofertę złożyła tylko jedna firma.
Pierwsze rowery mają pojawić się na ulicach naszych miast 4 miesiące od podpisania umowy. Karolina Komada. Po trwającym kilka lat postępowaniu mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doczekają się prawie 1000 stacji ich wypożyczania. Każdy rower będzie wyposażony w nadajnik GPS. Pozostawienie tego roweru albo odebranie roweru ze stacji nie będzie już wiązało się z przypinaniem go do obejmy czy do stojaka. Będzie można po prostu zostawić rower na stacji. Będzie go można również zostawić poza stacją, stąd te potrzebne nadajniki GPS, ale to będzie się wiązało z pewną dodatkową opłatą. Umowa zostanie zawarta na 5 lat i od momentu jej podpisania ruszy proces udostępniania rowerów. W pierwszej fazie będzie ich ponad 1000 w 7 miastach. Mowa tu o Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Czeladzi, Siemianowicach, Śląskich i Sosnowcu. Urzędnicy mają nadzieję, że system rowerów metropolitalnych zrównoważy mobilność miejską. Dzięki temu tych samochodów na naszych drogach będzie mniej, bo trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Sosnowiec, to w skali roku przybywa ich dosyć mocno, bo to jest około 3000 pojazdów w skali roku, a drogi nie są z gumy. My też nie mamy w planach poszerzania tychże dróg, stąd też najrozsądniejszym rozwiązaniem dla podróży oprócz komunikacji publicznej są właśnie rowery i liczymy na to, że mieszkańcy w pokonywaniu tych krótkich dystansów właśnie takie rozwiązanie wybiorą. W ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy rowery czwartej generacji pojawią się w 31 gminach tworzących GZM. Jeśli wypożyczymy rower w jednej gminie, w jednym mieście, możemy przejechać tych gmin ile chcemy i pozostawić rower w miejscu docelowym. System zostanie zintegrowany też z systemem komunikacji miejskiej, z systemem płatności za bilety. Co więcej, posiadacze biletów okresowych będą mieli pewną pulę minut do wykorzystania. Wykonawcą zostanie firma Nexbike, a wypożyczalnie jednośladów będą dostępne przez cały rok. Po zakończeniu wszystkich faz projektu będzie to jedna z największych sieci miejskich wypożyczalni rowerów w Europie. Jest taki artysta z Dąbrowy Górniczej, który przyciąga większą publiczność niż Beyoncé. Na koncert Dawida Podsiadło na PGE Narodowym przyszło około 80 tysięcy ludzi, a na Beyoncé 53 tysiące. Show artysty, podobnie jak w Warszawie, na scenie 360 stopni będzie też można zobaczyć w Chorzowie. A dziś rozpoczęła się przedsprzedaż biletów. 22 czerwca przyszłego roku może stać się dniem, w którym artysta pobije kolejny rekord Stadionu Śląskiego. Fatima Orlińska. Plany na pobicie swojego rekordu ma również Stadion Śląski, który w związku z zapowiadanym i wyczekiwanym przez fanów koncertem Dawida Podsiadło przygotowuje się na rekordową liczbę uczestników. I o ile scena 360 stopni dla śląskiego obiektu to nie nowość, tak dotąd żaden z koncertów nie zgromadził tak licznej publiczności. W zeszłym roku na koncercie Dawida gościło 65 tysięcy osób. Szykujemy się na prawdziwy rekord. W związku z faktem, iż scena będzie umiejscowiona na środku płyty, w tak zwanym 360 stopniach, myślimy, że będziemy w stanie pobić rekord. Szacujemy około 85 tysięcy osób. W 2009 roku na podobnej scenie, umiejscowionej na środku płyty, wystąpił zespół U2. I choć do zapowiadanej trasy stadionowej artysty ze Zagłębia pozostał niespełna rok, Stadion Śląski już rusza z przygotowaniami. Jednym z najważniejszych elementów jest zabezpieczenie murawy. Uruchomiona w czwartek przedsprzedaż biletów pokazała skalę muzycznego wydarzenia i zainteresowanie koncertem, ponieważ dostępna w tym dniu pula biletów wyprzedała się w zaledwie kilkanaście minut. To była jakaś nowa jakość, jak on się pojawił 10 lat temu. To był pop, ale zupełnie inny od tego, co się działo wcześniej. Polska muzyka bardzo się zmieniła od tego czasu. Wszyscy być może zaczęli podsłuchiwać trochę patentów, które wymyślał Dawid Podsiadło ze swoimi producentami, co też jest bardzo ważne, ale też te teksty, bo on pierwsze próby próbował jeszcze śpiewać po angielsku, ale zrozumiał, że aby odnieść sukces w Polsce, trzeba śpiewać dla polskiej publiczności, tak abyśmy wszyscy mogli to zrozumieć. I to mu się udaje. Co pokazały również przeciążone serwery niedługo po tym, jak oficjalnie ruszyła przedsprzedaż biletów. O tym, czy Stadion Śląski wypełni się po brzegi, będzie można przekonać się 22 czerwca przyszłego roku. Pula biletów będzie uzupełniana. Taka była środa. Zapraszam na jutrzejsze wydania Silesia Flash. Do zobaczenia.